Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyszliście i przyjęliście zaproszenie na dzisiejszą konferencję prasową. Jest to odpowiedź na liczne lub takie niedojaśnione, niedookreślone informacje, które pojawiają się w mediach. I myślę, że z pozycji urzędu, który mam zaszczyt reprezentować, chciałabym rozwiać wątpliwości, które są w przestrzeni publicznej. I chciałabym również wpłynąć na to, aby jedne media nie kreowały opinii publicznej, która być może mija się z prawdą. Dlatego jestem otwarta na pytania, które z Państwa strony będą padać. Okoliczności są jeszcze tym bardziej korzystne, że mieliśmy wczoraj sesję Rady Gminy Kutno, której też głośno w przestrzeni publicznej. Chętna jestem odpowiedzieć na Państwa pytania związane z tymi ostatnimi wydarzeniami. Zawsze udzielam informacji i zawsze zapraszam otwarcie na rozmowy. Uważam, że komunikacja jest podstawą, abyśmy nie musieli spekulować i wymyślać. Panią również zapraszam wielokrotnie. Nie miała Pani przyjemności przyjść i zapytać. Wolała Pani sama pisać informacje w niewiedzy. Tak, Pani komunikacja i Pani dokumenty prasowe są w formie zadaj pytanie, prowokacja. Nie wiem, czy to jest dobre. Mnie się to osobiście nie podoba. Ja jestem otwarta na rozmowę i wielokrotnie Pani to podkreślałam. Proszę, poświęcam czas, każde z Państwa, każde reprezentujące media może przyjść i ze mną przeprowadzić wywiad. To nie jest problem. Ten urząd jest otwarty, proszę mi wierzyć, dla każdego jest otwarty. Nawet jak był czas pandemii, każdy z mieszkańców, który miał istotny problem, również został przyjęty. Ta komunikacja zadaj pytanie wójt gminy Kutno również była pewną formą otwarcia się na rozmowę, ponieważ z rozmowy wynika kontekst, wynika problem, można rozwiązać, jest to zagadnienie. Nie kategoryzujemy spraw w postaci takich, że coś chcemy ukryć. My jesteśmy otwarci. Tutaj wszystko jest otwarte. Ale ten urząd składa się z bardzo wielu zadań, które są ważne. Im musimy poświęcić czas. Radni byli teraz w okresie przerwy wakacyjnej. Nie mieliśmy okazji się spotkać. W tym czasie wiele się zadziało, również i organizacyjnego u nas w urzędzie. I takie rzeczy też mają prawo mieć miejsce. Ludzie zmieniają pracę, przechodzą, awansują. Wszystkim życzmy powodzenia. Natomiast ta stabilizacja w urzędzie jest najważniejsza i poświęcenie tutaj tej uwagi najważniejszym sprawą jest dla nas ważne i na tym się skupiamy. Jestem daleka, żeby wdawać się w jakieś pomówienia, w jakieś niewiedzę, domysły. Również i radnym wczoraj oświadczyłam, że mogą przyjść i zadać pytanie. To było nasze pierwsze spotkanie po okresie wakacyjnym, gdzie powstały jakieś zapytania, tak? Zapytania o koszty różnych wydarzeń, na które też staram się odpowiedzieć. To wydarzenie, które było związane właśnie z tym podpisanym porozumieniem dotyczącym porad prawnych czy z publikacją filmu Poznajmy się, również gmina nie ponosiła kosztów, żadnych kosztów, żadnych, absolutnie żadnych kosztów. Użyczyliśmy miejsca i staraliśmy się to wspólnie zorganizować, tak aby pokazać to, co stworzyliśmy, tak? To, co będzie promocją gminy, to, co będzie dobrze służyć mieszkańcom. Jakieś inne wydarzenia, które spektakularne, przejęcie samochodu strażackiego, również bardzo ważne dla naszych mieszkańców. Jesteśmy dumni z tego sukcesu, że kolejna jednostka wzbogaca się o tak ważny sprzęt. Również zostało zrealizowane we współpracy, bo ponoszącym kosztem była również jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. To było społeczne, otwarte wydarzenie. O tym też trzeba mówić. Nie wszystko jest kosztem urzędu. I bardzo wiele rzeczy robimy własnym sumptem, bez ponoszenia kosztów i bardzo dobrze nam to wychodzi. Cieszy mnie jedna opinia radnych, czy komentarz, który wczoraj padł na sesji, że społeczeństwo polskie ma problem z pojmowaniem ludzi sukcesu albo sfer sukcesu. Ja mogę dzisiaj śmiało powiedzieć, że gmina Kutno przeżywa pewnego rodzaju sukces, bo dobrze się rozwijamy, realizujemy wiele potrzebnych zadań inwestycyjnych, jesteśmy dobrze zorganizowani, mamy cudowną przestrzeń, mamy cudowny samorząd, gdzie wiele się dzieje i to dobrze idzie, rozwijamy się, świadczy o tym dobra nasza sytuacja finansowa, bo to też jest istotne, to też jest ważne. Od początku, kiedy jestem wójtem, ten budżet zmienił się z 35 milionów na 55 milionów. To jest skok 20 milionów do przodu. Podyktowano oczywiście różnymi czynnikami, bo to są i dochody naszych mieszkańców, jak i wpływy z dotacji, które pozyskujemy na realizację
tych niezbędnych zadań. Cieszy mnie fakt, że tak wiele jest ofert skorzystania wsparcia, że dzisiaj przy ofercie rządowej, czy to Polski Ład, czy wcześniej było wsparcie właśnie covidowe, mogliśmy skorzystać z wielu ofert. To była oczywiście rywalizacja między zadaniami istotnymi, ważniejszymi. My rozumiemy, że są jednostki, które mogą otrzymać, my możemy nie otrzymać, ale jednak dostrzeżone były potrzeby gminy Kutno i otrzymaliśmy ogromne wsparcie i dzisiaj to jest dla nas ważne, żeby zabezpieczyć środki finansowe na realizację tych wszystkich zadań. Bo to nie jest tak, że my dostajemy 100% dofinansowania na działania. My musimy mieć również bezpieczeństwo finansowe we wkładzie własnym. I tym na przykład był podyktowany kredyt, który chcieliśmy zabezpieczyć na ostatniej sesji. Kredyt, który tylko dla niektórych aż, ale tylko wynosił ponad 200 tysięcy złotych, który jak najbardziej wpisuje się w dobrą sytuację naszego budżetu. I to jest kredyt, który mieliśmy ujęty w planie w wysokości ponad 3 miliony złotych. Więc my nie bierzemy tych 3 milionów złotych, ponieważ nasza kondycja jest na tyle dobra, że nie musimy zapożyczać się na ponad 3 miliony złotych, tylko potrzebujemy teraz na bieżące realizacje inwestycji, na bieżące pokrycie tych niezbędnych wydatków, tylko albo aż dla niektórych 1 milion złotych. Czyli absolutnie schodzimy z tego obciążenia kredytowego. Całość tego kredytu, który mamy w tej chwili, wynosi ile, pani skarbnik? Zadłużenie. 4 miliony 400. Na bieżąco będziemy schodzić, ponieważ on się składa z pożyczek, które również mamy w tej chwili złożone do Instytucji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, więc 1 milion złotych za chwilę, ponad 1 milion złotych, tak? Nam zejdzie 1 250 000 nam schodzi, więc my mamy bardzo dobrą sytuację w stosunku do budżetu, który, wspomniałam, wzrósł nam o bardzo istotną kwotę. Więc tutaj proszę być spokojnym. Proszę być spokojnym, że my realizujemy praworządnie, samorządnie, racjonalnie, dobrze gospodarując pieniędzmi publicznymi, budżetem publicznym dla potrzeb mieszkańców gminy Kutno. Dla mnie najważniejsze jest to, że stajemy przed obliczem realizacji ważnych inwestycji, realizujemy te inwestycje, przebiegane one prawidłowo, na razie mieścimy się w terminach, mieścimy się w tych finansowych ramach, aby udźwignąć. I chcę, żeby to też było dobrze odebrane przez mieszkańców, dlatego jesteśmy tutaj w zespole i ja chcę o tym oficjalnie powiedzieć głośno, swoimi słowami, publicznie. Faktycznie ponad 30 milionów wartość złożonych wniosków na te inwestycje w Polskim Ładzie i bardzo liczę, że będą pomyślnie rozpatrzone i otrzymamy wsparcie. Pierwsza inwestycja, bo mamy w trzech kategoriach złożone te wnioski. Skupiamy się na kanalizacji, ponieważ to jest priorytet, który przyjęliśmy sobie do działania. Ta kanalizacja już wielokrotnie przez nas została prezentowana w miejscowości Gołębiewek Nowej, Gołębiewek Stary. To jest ponad 11 kilometrów nowej kanalizacji, którą chcemy zrealizować. Ogromny koszt inwestycyjny, bo ponad 20 milionów złotych. Przypomnę państwu, że już wsparcia covidowego otrzymaliśmy 1 200 zł na realizację tych inwestycji, ale to wciąż za mało, więc tutaj złożyliśmy o kolejne wsparcie do nowego programu. Liczymy, że będzie pomyślne rozstrzygnięcie. Drogi. Drogi to jest też poważna potrzeba społeczna do realizacji. Tutaj kolejny raz przypomnę, mamy 150 km dróg gminnych. To też jest ewenement, to jest gmina bardzo duża. A w tym tylko 60 kilka kilometrów o ugruntowanej asfaltowej nawierzchni. Z czego państwo już wiecie, bo przecież o tym się mówi, jeździcie po gminie. Wiele z tych dróg wymaga już naprawy, modernizacji, poprawy funkcjonowania. Więc to jest dla nas też priorytet, abyśmy mogli poprawić drożność naszych dróg gminnych. W tym programie złożyliśmy na kilka odcinków, na które posiadamy już projekty, ponieważ w tamtym roku mocny nacisk położyłam na to, żeby zrobić projekty na niezbędne odcinki. Miejscowość Sójki Nowe, tutaj prawie kilometr drogi, rozbudowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Woźniaków, prawie 1,5 kilometra odcinek drogi, rozbudowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malina, ponad 2 kilometry oraz wykonanie wzdłuż drogi gminnej, i tutaj jest nowe zadanie, Florek Michał Igłogowiec,
odcinka chodnika oraz naprawa poboczy tej drogi. Jest to o tyle ważny odcinek, że łączy nasze ważne centrum, sanktuarium maryjne w Głogowcu z odcinkiem miasta. Dość dobry odcinek komunikacyjny wzdłuż strefy takiej przyrodniczo pięknej przy rzece, rzeka Głogowianka oczywiście tam płynie, ale krajobrazowo bardzo ładny teren, więc myślę, że inwestowanie w takie odcinki piesze, bezpiecznego ruchu pieszego na terenie naszej gminy bardzo wzbogaci i poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców, jak i da możliwość podróżowania i poruszania się w celach rekreacyjnych po terenach naszej gminy. No i co jest istotne, jeszcze w trzecim punkcie mamy tutaj termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ulicy Krośniewickiej. Jak Państwo pamiętacie, kiedy obejmowałam urząd, to miejsce funkcjonowało, zanim objęłam urząd, funkcjonowało jako przychodnia. W trakcie mojego objęcia, czy przed, została złożona rezygnacja z prowadzenia tej przychodni i nie odniosło już później to miejsce sukcesu przy powoływaniu nowej przychodni, nie było zainteresowania. Jest to bardzo stary budynek, który póki co funkcjonuje również jako przestrzeń do zamieszkania przez osoby, które mają tam lokale mieszkalne. Utrzymujemy, opalamy ten obiekt, więc chciałabym, aby powrócił on na prawidłowe funkcjonowanie, nadać mu tutaj właśnie nowy i wizerunek i poprawić tutaj te elementy związane z elektryką czy kanalizacją, jak również przyłączę zmianę tutaj systemu ogrzewania z miałowego na gazowe, bo taka jest możliwość. A co będzie możliwe do realizacji w tymże obiekcie, no to po remoncie myślę, że wygląd sam podpowie, czy zainteresowani być może podpowiedzą nam, co tam będzie potrzebne i niezbędne i najlepsze do wyboru dla mieszkańców. I to będzie z przeznaczeniem bez przeznaczenia? Na razie bez przeznaczenia. Jest to nasz? Nie, bez przeznaczenia. W tej chwili chcemy przeprowadzić kapitalny remont tego budynku, a być może nowy wygląd i nowe termomodernizacja, którą przeprowadzimy, którą planujemy przeprowadzić, wzbudzi zainteresowanie albo mieszkańcy też sami podpowiedzą nam, co chcieliby, żeby tam się działo. Oczywiście w każdym punkcie mamy, trudno mi tutaj powiedzieć, każdy z punktów wymaga. Kanalizacja wymaga od nas wkładu 5%, drogi wymagają od nas wkładu również 5%, a termomodernizacja, proszę przypomnieć, 15% niezbędny wkład własny. Przypomnę Państwu, przy kanalizacji złożyliśmy na ponad 24 miliony. Jeśli chodzi o drogi, łączna kwota inwestycji to 7 milionów złotych, a termomodernizacja oszacowaliśmy na około 2 miliony złotych. Bierzemy tutaj pod uwagę dłuższy czas. Z tego co wiem, Polski Ład zakłada nawet 3 lata i dłużej, w zależności od tego. My złożyliśmy więcej niż rok. Więcej niż rok. Zresztą sama kanalizacja to nie jesteśmy w stanie zrealizować takiego zadania w jednym roku, 11 jednak kilometrów przy tak zabudowanej części naszej gminy, jak Państwo wiecie, Gołębiewek Nowy, Gołębiewek Stary, będzie prowadzona dłużej niż rok. Dodam Państwu, że mówiąc o drogach, to nie tylko to nowe źródło daje nam możliwość skorzystania z dofinansowania. Myślimy również o kolejnych wnioskach, chociażby do Funduszu Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim. I to z początkiem roku, jak tylko będą nabory, będziemy składać. Złożyliśmy również do Funduszu Dróg Samorządowych i przygotowujemy się, że na przyszły rok kolejne odcinki. Także tutaj jest z naszej strony duża intensyfikacja prac związanych z budową, naprawą, przebudową dróg gminnych. Jeszcze jedno pytanie, bo proszę. Kolejne dożynki w kolejnych gminach. Chciałbym zapytać, jak będzie wyglądało w gminie Kutno. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, już powinno być wpisane zwyczajem, że druga niedziela po święcie róży będą zawsze w gminie Kutno odbywać się dożynki gminne. W tym roku dożynki gminne są organizowane wspólnie z sołectwem Wysoka Wielka 12 września.
Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Jestem zaszczycona, że patronat nad dożynkami objął już kolejny raz minister rolnictwa, pan wojewoda Tobiasz Bocheński, pan marszałek Grzegorz Schreiber, jak również kontynuujemy tutaj dobre, bardzo dobre relacje i patronat swój objął pan biskup łowicki Andrzej Dziuba, ponieważ jak Państwo wiecie, w poprzednim roku i dwa lata wcześniej zaszczycał nas obecnością i prowadził, nadawał przewodnictwo mszy świętej. W tym roku jest to niemożliwe z uwagi na inne wydarzenia, natomiast nadał temu wydarzeniu właśnie honorowy patronat. Wiele ciekawych wydarzeń, niebawem będziemy o tym mówić. No na pewno nasi artyści, którzy pracują przy Centrum Kultury Gminy Kutno, czyli Zespół Ludowy Leszczynianki plus Kapela Odnowa Folk z panią Anną Misztal, będą prezentować swój repertuar, orkiestra Gminy Kutno, jak również zaproszeni goście. Tutaj mamy już zapewnienie, że pani Marlena Drozdowska repertuarem z nami wystąpi. I gość specjalny będzie to zespół folklorystyczny Szamotuły, który jako jeden z nielicznych tradycyjnych zespołów w Polsce działa od 1932 roku i prezentuje rdzenną kulturę wielkopolską. Także bardzo serdecznie zapraszam. Muzyka rozrywkowa, muzyka taneczna dla podtrzymania tutaj tej zabawy wieczornej również będzie zapewniona. Poczęstunek dla wszystkich uczestników, atrakcje dla dzieci w postaci animacji czy różnych zjeżdżalni, fotobudki. To wszystko jest też miłą niespodzianką, na którą również starszych, dorosłych dzieci zapraszam. Tak. Mi też leżą na sercu bardzo. No, zobaczcie Państwo, jak się to wszystko ładnie układa, że i różnie układa. Także tutaj no, szanuję decyzję i staram się zrozumieć i życzyć każdemu jak najlepiej. Tak, mieliśmy panią Justynę Ozdowską, która podjęła decyzję, że jednak wraca do roli w szkołach, tam gdzie skąd do nas przyszła. I jestem przed wyborem nowej osoby prowadzącej tą jednostkę. No jak Państwo wiecie, macierzyń, tak, jest na urlopie, który złożyła, tak, jest nadal. Także to trwa. Drodzy Państwo, no tak się ułożyło w gminie Kutno, że z pierwszą panią sekretarz, którą no, powinnam współpracować, nie udało się i tutaj jest sprawa w toku, mimo że publicznie oczywiście została informacja odkryta o wyroku, który jeszcze nie jest prawomocny, więc nie możemy mówić. Jest to w artykule. Tak. Także jest to sprawa w toku i proszę tutaj nie oczekiwać ode mnie jakichś komentarzy, ponieważ no, nie czuję się umocowana, żeby udzielać jakichkolwiek komentarzy. Tak jak powiedziałam, ludzie mają prawo dokonywać wyborów i zmieniać miejsce pracy. Pani, która była sekretarzem dotychczas, dokonała takiego wyboru i zmieniła miejsce pracy. Nie wiem, ja tylko wiem, że tutaj złożyła wypowiedzenie i nie pracuje z nami. Także mamy wakat na tym stanowisku. Pierwszy konkurs został ogłoszony, nie znalazł tutaj uznania. Muszę pomyśleć o kolejnym konkursie. Ustawowo. Ustawa mówi wyraźnie. Nie. Ustawa mówi wyraźnie, że w okresie 3 miesięcy powinniśmy poszukać sekretarza. Oczywiście w naborze konkursowym, bo tutaj nie ma żadnego przeniesienia czy powołania. Nie ma takiej możliwości. Jest to otwarty konkurs, gdzie można składać swoje oczywiście oferty i trzeba przejść oczywiście tutaj. Proszę? Nie wiem, no spróbuję kilka razy. Teraz był pierwszy konkurs, który akurat nikt nie złożył. Może mało osób czytało, może ktoś nie zauważył.
Spróbuj jeszcze raz. Może dzisiejszy komunikat, że jest tutaj wakat w Urzędzie Gminy Kutno na sekretarza, pozwoli komuś spojrzeć na pracę w urzędzie z większą uwagą, zainteresowaniem. Ja serdecznie zapraszam.